Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Flandria, a będę jechał bitwę o wygraną z wielokrotnym trafieniem do zadania dziennego. Zaczynam bitwę jadąc w stronę punktu B, na środek mapy. No, na tej mapie tak sobie wymyśliłem, że będę jeździł i tak robię cały czas. Czasami zdarza mi się jechać na bokach, na punkt A i C. No ale że z reguły jadę na B, to teraz też jadę na B. Pokazują się pierwsze podświetlenia, oczywiście przy punkcie C. Tam najczęściej jeżdżą wszyscy i ze strony przeciwników, i z naszej strony, niezależnie skąd się jedzie, to właśnie tam jest najwięcej zawsze graczy. Pierwszy mój strzał i od razu trafienie z krytykiem w nasz horna. Strzela do mnie ARL. Jeszcze jedna poprawka do niemieckiego niszczyciela. I tym razem już nasz horn zniszczony. Pierwszy zrobiony frag. No niestety na taką dużą odległość nie ma co liczyć, że się podstawi ktoś następny. W tej chwili nie widać żadnych czerwonych, a do zadania, przypominam, muszę mieć dwa fragi zrobione pod rząd. No i mamy przejęte w dwa punkty, punkt C stracony, a jest kilka pojazdów właśnie na punkcie B. Czyli jest szansa na zrobienie tego mojego zadania. Podświetlenie na M18. Tutaj niestety jest za blisko, żeby strzelać lobem. 18 jeszcze się schowała. Jest tutaj T34, 85. Cały czas punkt jest przejęty, ale trzeba go zacząć bronić. Ledwie trafienie. No po takim strzale 18 powinna była się rozpaść, ale skoro nie, to nie. Wyjeżdża M4A2. Za M4 wyjechała właśnie ta 18, ale tym razem już jej się nie udało. Punkt obroniony. Trzeba go przejąć jeszcze raz. Udało się to zrobić. Mam przed sobą jeszcze lekki czołg PT-76, jedzie za nim następny PT-76. Trafienie krytyczne, jeden z załogantów wyeliminowany. Uszkodzony też pierścień, PT się na mnie nie mogło obrócić, więc miałem łatwo, żeby skończyć tego przeciwnika. Cały czas punkt B należy do nas, ale tracimy KPC. Wjechał tam czerwony, no i sytuacja się odwraca. Będziemy teraz tracić pasek na rzecz przeciwników. No, a ponieważ nikt więcej do mnie nie chce jechać, więc muszę ja pojechać do nich. Mam przed sobą ciężki czołg. Najbliżej mnie to jest KW-85. Z boku jest następne M18. W tej chwili nie wygląda to za dobrze. KW nie chce się wychylić. M18 tylko czeka na okazję. No i właśnie strzeliła do mnie. Na szczęście bez żadnych szkód. Dojechał od przodu jeszcze T-34-85. Wynurzył się KW-85. Wyjechał do mnie tyłem. Pokazał silnik. Myślał, że coś mu będzie, że coś mu to pomoże. Nie udało mu się. Za to M18 robi mi tutaj teraz duże szkody. Mam uszkodzony zamek, nie mogę strzelać, za to z KM-u rozwaliłem
dowódcę i nawet z uszkodzonym zamkiem udało się oddać strzał do M18. Tym razem to ona ma obrażenia. Stracił kolega załogantów. Ja cały czas próbuję się naprawić. Tym razem M18 rozwaliła mi zamek. Zginęła od artylerii rzuconej przez jej drużynowego. No a ja będę walczył z T-34-57. Na szczęście dla mnie Teciak też miał uszkodzenia. Jeszcze dostał poprawkę od mojego drużynowego. Skończyłem naprawę, skończyłem przeładowanie i T-34 zniszczony, a ja przy pomocy naszych graczy zdołałem zachować Tigera. Zanim zdążyłem się naprawić, dostałem jeszcze uszkodzenia od szturmowca, spadły na mnie rakiety, więc naprawy będą dalej trwały. Mam tylko dwóch załogantów, więc chwilę to potrwa. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy mam zrobione to swoje zadanie, czy nie. Koniec napraw, będę jechał dalej. W czasie tej akcji drużyna przejęła punkt A. Cały czas jesteśmy do tyłu na C punkcie, ale generalnie rzecz biorąc teraz powiększamy naszą przewagę nad czerwonymi. No i przede mną tutaj za domkiem przy tym młynie stoi IS-1. Trafienie w magazyn amunicji, IS rozwalony, po lewej stronie pokazało się M42. Dla amunicji przeciwpancernej taka lekka plotka nie jest wygodnym celem, ale daje się zrobić swoje. Tracimy punkt A. Jest tam ciężki czołg od czerwonych. Przy punkcie C, właściwie od punktu C w stronę punktu B jedzie następny przeciwnik. Muszę uważać, żeby od tyłu nie dostać od niego strzała, bo muszę jechać dość wysoko, będzie mnie widać z daleka. Okazuje się, że na A jest w sumie trzech przeciwników. Bardziej po lewej stronie jest Tygrys. Na punkcie jest średni i ciężki. Jeszcze nie wiem, co to jest. To jest M4A3E2. Strzał do Tygrysa H1. Weszło w weak spota. T-34 schował się za górkę. Został M4A2. Tylko żebym zdążył do niego dojechać. Pokazuje bok wieży i tylko trafienie krytyczne, a ja od tyłu dostałem od kogoś strzała. Na szczęście żadnych szkód mi to nie wyrządziło, bo już by mnie nie było w grze. Drużynowy dokończył M4. Nie wiem, co się stało z tym Teciakiem, chyba to jest zginął. No a ten, który do mnie strzelał, to jest SU-85. Trochę niewygodny przeciwnik. SU już jakiś czas temu bardzo stwardniały. Kiedyś wystarczyło klepnąć, a teraz nie bardzo chce się przyjmować, jeżeli jest ustawiony przodem. Trochę za szybki strzał, za wcześnie strzeliłem. SU dostało tylko po przedniej płycie. Odjechało. No i teraz ustawił się kolega przodem i nie zdążyłem mu nic zrobić, zanim się przeładowałem, to drużynowy tutaj obok mnie w panterze SU wykończył. Zniknęli czerwoni z mapy. Ja mam zrobionych 12 fragów, 13 bombowców do użycia, więc jest szansa na atomówkę. No i na plecach stoi KW-1 schowany za górką.
No nie jest to dobra sytuacja dla mnie, mam bardzo długie przeładowanie, KW się wycofuje, jeszcze od kogoś z tyłu dostałem strzał. I tym razem KW się wstrzelił, zniszczył mi Tigera. Po 12 fragach muszę zaczynać bitwę od początku, a niestety nie widać czerwonych na mapie. Mamy przejęte 2 punkty, bitwa się kończy. Żebym zdążył zrobić jeszcze jednego fraga, to byłoby dobrze, bo byłaby chociaż szansa na atomówkę. Mam w tej chwili już 14 bombowców, gadziny od siebie dołożyły w sumie 2. No ale pasek czerwonym spada coraz bardziej i no próbuję chociaż na samolocie tego ostatniego fraga zrobić, tylko trafienie, asysta. Na punkcie B były 2 podświetlenia na niszczycielach i został tam jeden nasz gracz. No nie żebym narzekał, ale mógłby zginąć, to by była szansa na zrobienie jeszcze tego ostatniego fraga. Czerwoni przejmują punkt, paska zostało im tylko symbolicznie, podświetlenie na M4. No i teraz co? 14 bombowców, pokazało się M51. Ostatni potrzebny frag, jest atomówka i jest koniec bitwy. Okazało się, że ten frag wystarczył do zabrania czerwonym wszystkich ostatnich punktów. Gajdziny bitwę skończyły i fajerwerków nie będzie. A z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!